przystępujemy do punktu 4.12. To jest uchwała w sprawie podziału środków w ramach zadania powierzonego Bezpieczny Kraków na rok 2014. Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, w imieniu której zabierze głos kolega Dziedzic, tak? Projekt podziału środków zadania powierzonego na rok 2014 Bezpieczny Kraków. Po obradach komisji przyjęliśmy po przegłosowaniu Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności 6 głosami za, 1 głosem sprzeciwu. Jak widzimy, w punkcie 1 zostało przeznaczone z kwoty 11 900 na 2014 6500 zł na dodatkowe patrole Straży Miejskiej na terenie dzielnicy 17. Chcemy jedynie uzyskać od Straży Miejskiej jeszcze regulamin tych patroli, opracowania takiego regulaminu. Proszę Państwa, głos ma kolega Andrzej Dziedzic. Właśnie, że się odezwała. Znaczy, chcemy sprecyzowania tego, w jaki sposób te środki będą, że tak powiem, finansowane. Czy patrole będą dyslokowane w naszej dzielnicy, nie będą uszczuplały w ten sposób dyslokacji patroli, które przysługują na cały teren oddziału, że w ten sposób naczelnik nie będzie, jeżeli skieruje taki patrol dodatkowy na teren naszej dzielnicy, nie będzie zabierał tego podstawowego patrolu, który w danym dniu ma funkcjonować tutaj. Czyli to będzie jakby wzmocnienie tych patroli. I tego oczekujemy od pana naczelnika. 1 głos sprzeciwu był, 6 głosów było za. Pozostałą kwotę 5400 przeznaczyliśmy na zakup sprzętu dla szkoły aspirantów pożarnictwa i w ten sposób zbudowaliśmy projekt tej uchwały i został w ten sposób zaopiniowany, że 6 głosów było za, 1 sprzeciw. Proszę. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały komisji. Otwieram dyskusję. Pierwsza się zgłosiła pani Kolasa, później kolega Zaleski. Bardzo proszę. Ja chciałam tylko przeprosić kolegę, ale mało precyzyjny kolega się wyraził. Po prostu warunkiem przeznaczenia tych środków na dodatkowe patrole jest wspólne ze strażą pod nasze dyktando jakoby opracowanie regulaminu tych dodatkowych patroli. Ja oczekuję od Państwa też współpracy ścisłej w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolega Zaleński, bardzo proszę. Generalnie chciałem potwierdzić to samo, co koleżanka Jadwiga powiedziała. Byliśmy razem na Komisji Bezpiecznych Kraków, między innymi. Chciałem powiedzieć, że obrady były naprawdę bardzo burzliwe, dotyczące właśnie finansowania Straży Miejskiej, zwłaszcza za to, co nie robi generalnie na dzielnicy naszej. Wyszło tam przy okazji parę rzeczy, które zasugerowaliśmy panu naczelnikowi, jak mi się skończyło. Dzisiaj przeczytałem, że Straż Miejska ma być reorganizowana, mają między innymi na oddziały Straży Miejskiej musi być połączone. Była sugestia taka, żeby zlikwidować jeden duży projekt na wzgórzach, gdzieś z przesiadnią, to społeczne. To dowiedzieliśmy panu naczelnikowi jeden bardzo skuteczny, myślę, środek, który pozwoli na wyeliminowanie tego, to patrol sprzęt. Pan naczelnik stwierdził, że należy wszystko zdelegowane do śródmieścia, ale powiedział tak, że jeżeli tylko zostanie, będzie się starał o ten patrol sprzęt tutaj na naszą dzielnicę i wtedy na zasadzie nękania tych dwóch ławek, które są na wzgórzach i stokach, postara się, że tak powiem, zaspokoić nasze oczekiwania. Jak to będzie, zobaczyć. Dziękuję. Kolega Kawa, bardzo proszę. Nie ukrywam, że ja byłem przeciwny tym patrolom, płatnym, szczególnie Straży Miejskiej. Został to wspólnie kontynuowany, bo ja wnioskowałem o podzielenie środków na Straż Miejską połowę i 5000 na policję. No nie wiem, dlaczego nie było policji na Bezpiecznym Krakowie, ale ja tu już chcę coś zasugerować, ale to było, mleko się rozdało, mianowicie, że te patrole, płatne patrole, powinny się odbywać w godzinach, w których najwięcej jest zdarzeń, czyli od 20 do 2 w nocy. Nie patrole do południa, gdzie po prostu są niepotrzebne, tylko to płatne patrole powinny się odbywać w porze nocnej, gdzie najwięcej zdarzeń jest. I za to, skoro mamy płacić, to powinno być kompensowane. Dziękuję. Koledzy po kolei, to znaczy tak, Jadzia się zgłosiła do głosu, ale będzie drugi głos. Teraz koleżanki. Ja pozwolę się tak odezwać, bo znaczy ja chciałam wyrazić swoje zdanie. Pierwsza rzecz to jest taka, że rozumiem warunek, jaki postawiła ta komisja Straży Miejskiej. Nie ukrywam, że co roku dajemy środki Straży Miejskiej i co roku obwarowujemy to jakimiś, powiedziałabym, nieformalnymi warunkami i się nic nie zmienia właściwie, żeby to lepiej funkcjonowało. Ja mam wrażenie, że my dajemy środki tylko dlatego, że po prostu ta Straż Miejska jest. No po prostu, że ona jest. No i że jest taka biedna, no to, no jest w dzielnicy, to chyba jesteśmy po prostu na tyle w miarę grzeczni i, nie wiem, tolerancyjni, nie wiem, układni, że no zgadzamy się na to, no i mam nadzieję, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane. Mam wrażenie, że co roku one są marnowane, bo jak mówię, dodatkowa rzecz, na spacery panów w mundurze, szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby miasto ma wydawać środki od tak. Chcielibyśmy, żeby była bardziej skuteczniejsza ta Straż Miejska, a nie jest i to się chyba nie zmieni, bo nie ma chyba takiej mocy, żeby to się zmieniło na lepsze. Więc tutaj nie ukrywam, że tak jak na przykład u nas wozy Straży Pożarnej to jeżdżą bardzo często. Znaczy ja mam, śmiem sądzić, że to jest taka grupa ludzi, która rzeczywiście robi dużo dobrej roboty i zawsze jest wszędzie, gdzie jest jakiś wypadek, jakaś trudna sytuacja. Ja mówię, Straż Miejska, no dostaje chyba tylko kasę za to, że po prostu tutaj jest. Dziękuję bardzo. Kolega Stańczyk. Jeżeli sięgam pamięcią, a już trzecią kadencję tutaj jestem, to zawsze były robione tak zwane plany, gdzie były jakieś miejsca zagrożenia. I tam miała Straż Miejska być. A teraz mamy to samo robić, tylko że za pieniądze. A i tak nie ma, i tak nie ma. Bo ja widzę, co się dzieje mnie na ogródku jordanowskim. Dziękuję. Dziękuję. Kolega zaraz po kolei Andrzej. Jeśli się można odnieść do dodatki i opinii. Ta forma, która w tej chwili do 6500 zł jest, to jest po raz pierwszy, bo przedtem przeznaczaliśmy czy na papier ksero, czy na szkolenia dzieci, taką edukację, powiedzmy, co tam można w mieście robić. W tej formie dofinansowania dodatkowych patroli na terenie dzielnicy jest to pierwszy raz przeznaczamy takie coś, to jest eksperyment. Jeżeli się sparzymy na tym eksperymencie, to ja mam nadzieję, że w 2015 roku już w ogóle strażników miejskich nie będziemy szanować, bo to będzie, że tak powiem, wskazanie konkretnych miejsc i konkretnych oczekiwań. Dobrze tu Grzegorz podkreślił, że w rozmowie na Bezpiecznym Krakowie i na Komisji Bezpieczeństwa z panem naczelnikiem próbowaliśmy ustalić właśnie zarys tego działania tych patroli, że to ma być właśnie w weekendy, że to ma być patrol z psami. Ja proszę. Proszę, nie było. Ale tu się podkreślił, że właśnie to mają być weekendy, prawda? Czyli te okresy najbardziej zagrożone, powiedzmy, tą przestępczość, taką powiedzmy nachalną, która utrudnia życie mieszkańcom. Z drugiej strony, no trudno się dziwić Stasiowi, że jeżeli on oczekuje na 3 dzielnice, żeby mu się patrol dwuosobowy pojawi co 15 minut, jeżeli oni obserwują wieczorem 2 osoby w 3 dzielnic. No ludzie kochani, wiele razy o tym rozmawialiśmy i mam nadzieję, że do tego nie będziemy już wracać, że 2 osoby obsłużą 3 dzielnice i w każdym miejscu będą widoczni. No bo to się nie da po prostu. No. Jeżeli jest 40 chyba, bodajże chyba 6 i tutaj na oddziale, jeżeli na jednej zmianie jest patrol i dyspozytor, czyli jeden samochód, no to chociaż byśmy chcieli, moi drodzy, to tego samochodu nie zobaczymy wszędzie. A mi się wydaje, że sprawdzenie tej formy, zobaczymy, czy faktycznie ten patrol, który wskażemy, że on będzie powiedzmy od godziny 20 do 23 w jednym miejscu chodził i tej ławki przypilnuje, czy on faktycznie jest. No to będzie do sprawdzenia wszystko, prawda? Dziękuję. Proszę Państwa, zaraz oddam głos koledze Ziemce, ale jeszcze uwaga techniczna. To proszę się częstować, tę drugą połówkę chleba pokroimy. Nóż, Stasiu, przyniesiesz taki większy, żeby... Jeszcze jest. A teraz kolega Ziemko, bardzo proszę. Dziękuję. Więc proszę Państwa, tu częściowo już słyszałem od kolegi Andrzeja odpowiedź, natomiast no oczywiście Straży Miejskiej nie widać, nie są mało skuteczni, no i będą tacy skuteczni jak są, dopóki nie będą przeznaczone odpowiednie pieniądze na nich, nie będzie wszystkich etatów, nie będą powołani strażnicy, nie będzie to zreorganizowane, mówię o strażnikach rejonowych, jak to miało być. No ile wakatów w tej chwili ma komendant? 520, to 20. 36 osób jest stan. A ile to? No to 50% z tego, co mi wiadomo. Ile ja wiem, to miało być 70 osób. No i proszę Państwa, dopóki tego nie będzie, to od Straży Miejskiej nie będziemy mogli oczekiwać. Z tego co wiem, to wiele lat z nimi współpracowałem, ich chłopy wypruwały żyły i nie były w stanie niestety nas zadowolić, ciągle do nich uwagi były, ponieważ no ich było mało. No jeden radiowóz jak obsłuży 3 dzielnice? Nie? Dziękuję. Kolega Zaleski, bardzo proszę. Ale przepraszam, ja byłam pierwsza przed kolegą Zaleńskim. Kolega Zaleński też drugi raz. Kolega Zaleński jest dżentelmenem. Ja oczywiście następuje pani. Chociaż prawdę mówiąc, to od prowadzącego zależy, komu dzieli głos, ale proszę bardzo, koleżanka jest większa. Niech tak zostanie. Ja odchodzę panu radnemu, wiceprzewodniczącemu Kawie, tak jak nadmieniłam w pierwszym zdaniu swojej wypowiedzi, oczekujemy ścisłego regulaminu opracowanego do pełnienia tych patroli płatnych, a koleżance Krośnik chciałabym tylko zasugerować, że może by się zapoznała z tym, na co były pieniądze przeznaczone w Straży Miejskiej i wtedy możemy to dyskutować. A trzecia sprawa, proszę Państwa, ma to wyglądać w ten sposób, tak bardzo obrazowo. Na zasadzie umowy zlecenia. Wskazujemy teren do patrolu, że w godzinach, dajmy na to, 22, 5 rano, patrol trzyosobowy ma siedzieć na schodach pod Radą Dzielnicy. I on ma tam być. I za to Straż Miejska będzie miała płacone. Mają być to dodatkowe patrole, absolutnie nie ze stanu osobowego, który jest na dany dzień przewidziany do służby. Tak jak mówię, tak jak Państwo wiecie, tak jakby umowy zlecenie. To nas będzie kosztowało w sumie 10 tysięcy. Dziękuję, 10 tysięcy. Proszę Panie Janie, bardzo proszę. Ma być tych patroli około 40. I oczekuję oczywiście współpracy z Państwem, żebyście zasugerowali, które miejsca, żebyście także się włączyli w sprawdzanie, czy one są skuteczne, ale to jest wszystko melodia przyszłości, przyszłego roku. Dziękuję bardzo. Oczywiście po kolei teraz zdradzę, bo nie mogę wyświetlić tego jak w Radzie Miasta, więc po raz drugi głos zabierają kolega Zaleński, kolega Stańczyk i kolega Kawa. Kolega Zaleński, bardzo proszę. Ja przypomnę tylko o tym, co mówili na Komisji Bezpiecznej Kraków, że poruszanymi paręnaście razy prawie w ciągu tutaj naszego użytkownika z okrętami zapalnymi, takie były ławki na wzgórzach 40, stoki 14, a jeszcze by się parę znalazło. I sugestia do pana naczelnika była taka, że faktycznie jest to może eksperyment, to co teraz chcemy zrobić na regulamin do współpracy właśnie przy tych płatnych patrolach Straży Miejskiej. My zasugerowali, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem, zasugerowali panu naczelnikowi, że jedynym skutecznym rozwiązaniem, gdzie ja osobiście się przekonałem, może nie na sobie, ale przy okazji pikniku w Zasławicach, że pan sam naczelnik zasugerował, że 7 strażników miejskich groźnych tego zrobić tyle, co jeden patrol z psem. Myśmy zasugerowali, żeby przez nękanie właśnie tych 3 punktów na przykład, wzgórza 40, 114, tudzież nie wiem, Rada Dzielnicy w okolicy, czy te graficzne punkty, gdzie koło sklepów z alkoholem. Kogla deskował także. Na przykład, no to są punkty, które można wskazać. To jest jedyna metoda, zresztą doskonale rozumiem, że jedyna metoda na to, żeby się ich pozbyć. Ja wiem, że oni się mogą przenieść na inne łapki, ale to jest jedyna metoda, że poprzez lękanie można ich po prostu pozbawić, że tak powiem, w tym momencie tego miejsca, gdzie mogą siedzieć, pić piwo i przy okazji rozrabiać. Być bezkarni przy okazji. Nic tak nie chroni, znaczy nic tak nie działa prewencyjnie jak nieudolność kary. I jeżeli pan naczelnik mówił, że są karani, że część odsiadują, że przez odpoczynki w areszcie, ale no nie możemy tego zostawić tak, nie wiem, jak na przykład pan naczelnik może by sobie wyobrażał, że dobrze jest jak jest, zostawmy to na takim etapie, bo to co my wysłuchujemy od mieszkańców, co zresztą tu Pan Janek Kawa powiedział, co na dyżurach Rady Dzielnicy było, co mieszkańcy zasypywali właśnie tutaj dyżurnych członków zarządu, którzy byli na miejscu tymi wszystkimi uwagami na temat, no nie wiem, no zaniku tego bezpieczeństwa na dzielnicy. Więc ja myślę, że to jest eksperyment i to jest faktycznie próba, no może jakaś próbowanie przynajmniej opracowania tego regulaminu, co było sugestią, gdzie my wskażemy, będziemy, że tak powiem, pracowali nad tym, żeby przynajmniej próbować wyeliminować te parę punktów zapalnych. Regulaminem z harmonogramem na przykład dyżurów, gdzie myślę, że to będzie na tyle skuteczne, że pozwoli nam to sprawdzić, czy to działa. Ja jestem przekonany, że na pewno tak. Dziękuję bardzo, kolega Stańczyk. Ja chciałbym przypomnieć co niektórym kolegom radnym, że to nie znowu, drogi Andrzeju, że patrole są płatne, bo przedtem w mojej pierwszej kadencji jako radny były patrole mieszane z policją i oni chodzili i wtedy faktycznie byli. To nie jest nowość. Była Straż Miejska i były patrole płatne. Tak samo były płatne patrole i wtedy już było widać. Dziękuję. Kolega pan wybrał przy okazji, że patrole się spełniły, ale policja pod inne uprawnienia, policja dwa inne strażniki. I w ten czas mieszany patrol był skuteczny. Skuteczny. Myśmy dwie kadencje temu przerabiali to, a w tej chwili nie wierzę. A mikrofonem jeszcze chciałem coś powiedzieć. Mianowicie jak tu ja atakowałem pana naczelnika, wymknął się bez tego, że ma 4 osoby po południu i te 4 osoby na patrole piesze przeznacza na planty miszczajowickie i planty bielczyckie. Tam non-stop jest patrol, ale na terenie naszej dzielnicy. I teraz to był argument przeciwko temu dawaniu pieniędzy, bo tam będzie zawsze, a u nas co skarb. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radny chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Proszę Państwa, jeszcze sobie udzielę głosu. Byłem na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu wczorajszym. Jednym z punktów tej sesji był obywatelski projekt uchwały o likwidacji Straży Miejskiej. Przedstawiony przez osoby z Ruchu Palikota. Niemniej jednak zarzucono tej pani, która w sumie była nieprzygotowana do referowania tego projektu, takie nieścisłości jak na przykład, że Straż Miejska ogła uzyskała pomocy fotoradarów dla wspólnego budżet gminy. No to nie jest prawdą w Krakowie, ponieważ w Krakowie jest tylko jeden fotoradar, który pilnuje, nazwijmy to, porządku na Placu Wszystkich Świętych, kto wjeżdża w strefę, kto nie wjeżdża. I temu podobne zarzuty stawiane Straży Miejskiej. To było jakieś wystąpienie przygotowane chyba na całą Polskę. No, nie wykluczam, że gdzie indziej zbierają z tych fotoradarów, z mandatów jakieś środki. Natomiast oczywiście padło wiele zarzutów pod adresem Straży Miejskiej na temat niewłaściwego spełniania swoich obowiązków. Pan komendant Młot powiedział, że w tej chwili trwają prace nad zmianą sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej i stosowne propozycje zostaną przedstawione Wysokiej Radzie. To jedno, ale w trakcie tej dyskusji siedziałem obok komendanta Gądka, to znaczy zastępcy komendanta Młota, i prosiłem go o to, żeby zainterweniował w sprawie 3 ławek. To znaczy jednej ławki na stoku, jednej ławki na wzgórzach, o której wie komendant, naczelnik Pakuta, no i o naszej ławce, to znaczy przed wejściem do siedziby Rady. Komendant Gondel był u nas, zna, mówię, to jest 50 metrów od wejścia do siedziby Straży Miejskiej, żeby tu zrobili jakiś porządek, no i obiecał coś zrobić wspólnie z policją, jakąś akcję. Mówiłem, że ewentualnie jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj jest święto Straży Miejskiej, no ja nie byłem, no tak się złożyło, że nikt nie był z Rady Dzielnicy na tym spotkaniu, że ewentualnie ktoś z nim jeszcze porozmawia, ale zapisał do swojego kajetu i pewnikiem odpyta jeszcze pana Pokutę z tych, mówiąc w skrócie myślowym, tych 3 ławeczek. Miejmy nadzieję, że zorganizują jakąś akcję sensowną i skuteczną. No i teraz wracamy do projektu uchwały. Dyskusja się odbyła. Chyba zabrać głosu. To przystępujemy do głosowania. To dzisiaj czuję, że będę liczył. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i trzymanie jej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nie jest tak źle. 17 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. 0 przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? 1, 2, 3. 3 osoby wstrzymały się od głosu. 4. Przepraszam, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu uprzejmie.